Witam was wszystkich serdecznie, z tej strony Drake i witam w nowej serii Zagrajmy u mnie na kanale. Będzie to seria z gry Life is Strange. I no cóż, zapewne duża część z was ma w tym momencie milion pytań. Czemu ta gra, po której non-stopowo jechałem, którą wzgardzałem w wielu moich Q&A'ach i vlogach i przy randomowych wypowiedziach, czemu nagle ta gra pojawia się na kanale? I teraz tak, cóż, jeśli jesteście nowymi widzami i nie interesuje was cała ta otoczka, nie, moja historia z tą grą, tak to nazwijmy, to przeskoczcie do czasu, który wyświetlę w tym momencie na ekranie. Prawdopodobnie nie dam tam linka do przeskoczenia do czasu w filmie, po prostu wyszukajcie sobie ten czas i bye bye. A teraz jeśli kogoś interesuje, czemu ta gra teraz pojawia się na kanale, no to oto historia. Spieprzyłem. Moja wina, przyznaję się absolutnie do winy, iż wypowiadałem się na temat tej gry w sposób negatywny, totalnie jej nie znając. Oparłem się na tym, czym myślałem, że ta gra jest, a nie tym, czym naprawdę była, ponieważ niestety ta gra Life is Strange wyszła w momencie, kiedy Telltale, gry od Telltale, które mnie absolutnie gardzę i tutaj mam swoje powody ku temu i te gry znam, więc spokojnie, nie jest to opinia oparta na, nie wiem, na tytule gry czy coś takiego, na tytułach gier. Ta gra wyszła w tym samym czasie, również była mocno bazowaną na historii tutaj grą, również wyszła w epizodach i myślałem po prostu, iż jest to kolejna gra od Telltale. Oczywiście wiem, że tak, tą grę zrobił Square Enix, a nie Telltale Games, ale myślałem, iż jest to po prostu to samo. Ktoś inny postanowił podłapać ten trend i zrobić dokładnie to samo. Co nie... O Jezu, znaczy sobie rzecz. Co nie miało prawa mi się spodobać. I dlatego po niej cisnąłem. I tak, to jest niestety to moja wina. Pochylam głowę z pokorą. Przepraszam wszystkich fanów tej gry, do których mówiłem te rzeczy, które nie miały totalnie żadnego poparcia w rzeczywistości. I mam nadzieję, że będziemy świetnie się razem tą grą bawić teraz. Teraz tak, generalnie dlaczego moja opinia o tej grze się w ogóle zmieniła? Czemu ktoś, to tak bardzo negatywnie reagował na tą grę, nagle postanowił dać jej szansę i kupił ją i właśnie nagrywa ją na swój kanał? A to dlatego, iż miałem dłuższą trasę pociągiem przed sobą. Normalnie staram się zgrać sobie na telefon jakieś filmy, czy seriale, czy anime i oglądać sobie podczas podróży. Jednak tym razem coś nie wyszło, mój telefon miał problem z otworzeniem tego, więc skierowałem się na YouTube'a i zacząłem oglądać jakieś tam pierdółki, więc stwierdziłem, że zacznę oglądać jakieś let's play, tylko że wiecie, jak to oglądanie czegokolwiek na telefonie wiele szczegółów umyka, więc chciałem spokojniejszą grę, może właśnie opartą na historii i tak dalej. Tak więc postanowiłem zobaczyć, o co biega w tym samym Life is Strange. Skoro obejrzałem parę gier Telltale na YouTubie, to czemu Life is Strange miało być gorsze? I zobaczyłem, iż ta gra nie jest taka jak tamte gry. Ta gra ma więcej w sobie z klasycznych przygodówek. Nie jest klasyczną przygodówką point and click, to nie. Ale jest tego w tej grze więcej. Jest więcej interakcji, jest więcej roli gracza przede wszystkim. Jest więcej rzeczy, które gracz może zrobić, które niekoniecznie wpłyną na historię, ale jednak dają poczucie, iż przygoda jest bardziej nasza niż w wyreżyserowanym spektaklu od Telltale, gdzie tylko gracz może, nie wiem, 5 minut pochodzić sobie po jakimś otoczeniu i potem fabuła tylko gna do przodu i hej, nie wiem, postać X pamięta to, postać Y tego nie pamięta i no cóż, Telltale. Tutaj jest więcej faktycznej mechaniki gry. No, będę jeszcze o tym na pewno mówić, ale no cóż, przekonałem się do tej gry. No i teraz czas dać jej szansę, prawda? Tak, mam oczywiście... Tak, i w tym momencie już przechodzimy aby do sekcji dla wszystkich. Tutaj witamy osoby, które przeskoczyły na początku do tego momentu. I teraz tak, oczywiście mam tutaj całą pierwszą część Life is Strange, bo aktualnie z tego, co mi wiadomo, wychodzi dwójka. Before Storm, a jeśli nie mylę, tak się nazywa. Tak więc mamy tutaj wszystkie epizody, kupiłem Season Passa po prostu, więc rozegramy sobie całą przygodę i teraz ta gra niestety nie jest do końca na ślepo, ponieważ tak mówiłem wcześniej, obejrzałem kawałek z tej gry na YouTubie. Obejrzałem mniej więcej dwa epizody. Oczywiście ja tutaj, obejrzałem to już jakiś czas temu, więc moja pamięć może nie być w tym momencie już najświeższa, ale jednak wiecie, o co chodzi. Nie będzie to całkowicie na ślepo, jednak po tych dwóch z kawałkiem epizodach
ruszamy na głęboką wodę, na ślepo i zobaczymy, co nam los przyniesie. Ja oczywiście będę odgrywał osobę, która nie ma pojęcia, o co w tej grze chodzi, bo tak normalnie prowadzę serię. Tak więc mam nadzieję, że tutaj osoby, które poczuły się może urażone kiedykolwiek przez moje zdanie, jakoś mi wybaczą i że będziemy się dobrze bawić przy tej serii. Zaczynajmy. Okej, definitywnie chcę włączyć napisy. Gamma, okej, audio, okej, language, subtitles. Semi... O mój Boże, cóż za dziwne słowo. Duża czcionka, zasięg normalna, subtitles jest. Niestety polskiego nie ma, co jest bardzo dziwne, że gra tak oparta na fabule nie dostała języka polskiego. Zwłaszcza, że gry od Square ostatnimi czasy są już jako tako tłumaczone, plus minus, w sensie Tomb Raider i Hitman i Deus Ex, ale no cóż. Dobra, new game. Tak, oczywiście jest to gra oparta na wyborach. Dobrze wiemy, iż to tylko i wyłącznie manipulacja graczem. Wybory nie mają zbyt dużego znaczenia nigdy. Ale okej, akceptujmy to. Tak, oczywiście jest to wersja na PS4. O czym nie wspomniałem. Tak, również styl graficzny jako tako przypominał mi grę Telltale, które zawsze uderzają w bardzo, bardzo tutaj jakby, nie wiem, niejasne, pół cel shading, pół realizm, pół jakaś karykatura i tutaj jest bardzo podobnie. Może karykatury jest tutaj mniej, ale definitywnie nie jest to normalna, wiecie, realistyczna grafika. Nie, żeby było coś w tym złego, po prostu to kolejna rzecz, która tutaj ta gra przypomina mi gry od Telltale. To jest, co jak już ustaliliśmy wcześniej, nie jest faktem. Okej, no nie wesoło się dzieje. Olbrzymie tornado, pioruny, apokalipsa. Ogólnie gra, jeśli chodzi o klimat i jakieś tutaj, powiedzmy, nawiązania, bardzo przypomina mi Alana Wake'a. W momencie już praktycznie zapomnianą grę sprzed kilku lat. Śpimy na lekcjach, co? Mogę się tego odnieść. But he could be talking about photography, as he likely was. Okay. I'm in class. Everything's cool. I'm okay. From light to shadow. From color to chiaroscuro. Now, ciekawe, kto jest klasową suką, nie? I didn't fall asleep, and that sure didn't feel like a dream. Weird. Okay, no jesteśmy w klasie. There you go, Victoria. Why Arbus? Because of her images of hopeless faces. You feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers in the biurku. Zignorujmy pana profesora, jak w życiu. How can I show this to Mr. Jefferson? I can hear the class laughing at me now. Na moje to całkiem spoko zdjęcie, co ja tam wiem. Humanity is tortured, right? And frankly, it's bullshit. Okay, piórnik. I can't believe I still have this pencil case. I should upgrade to the 21st century. But jest okay. No, może nie będziemy brać na przykład selfie, kuźwa, nie wiem, w klasie. Mój Boże. Okej, okay, dziennik. Torba. Zobaczmy na torbę. Podoba mi się stylistyka, że rzeczy podświetlone są jakby zamazane ołówkiem. To jest całkiem spoko. Of their beauty or innocence. I haven't kept up with my journal as much as I should. Piszesz dziennik, jestem... Wow! This, what would they think? O mój Boże, bardzo dużo czytania. Oh dear, to zabawne. I love Seattle. Okej,
Obstawiam, że teoretycznie na najlepszego wczucia się w historię powinien to wszystko przeczytać, ale to naprawdę dużo czytania. Myślę, że gra nie jest tutaj zbyt... mamy postacie spisane. To prawie, że wiecie, kodeks z jakiegoś RPGa BioWare'u czy coś takiego. Max to my, pan Jefferson to wyjątkowo, nie wiem, powabnej urody nauczyciel, z tego co widzę, Victoria to klasowa suka i Kate to laseczka, która dostała kulką, tak więc obstawiam, że osoba nielubiona w klasie. O, mamy SMS-y. Sprawdźmy SMS-y na lekcji. To brzmi jak rzecz, którą robią uczniowie, prawda? Przynajmniej ja tak robiłem. Okej, 18 urodziny, jesteś dorosła, nie jesteś... dalej jesteś naszą małą dziewczynką. Sprawdź swoją... Sprawdź swoje konto bankowe. Nie... Nie wydaj wszystkiego naraz, Katie. Wszystko w porządku. Chcesz wskoczyć na herbatę później? Jasne, będę wolna po czwartej. TTYL? Nie mam pojęcia, co znaczy ten skrót, ale obstawiam, że do zobaczenia później. Wszystkiego najlepszego, Maxine. Okej. Okay. I Warren. O. Ach, kumpel nerd, oczywiście. Okej, okay, mam Necromantic na pendrive'ie. Mad Max, no to zabawne. Ogarnijmy ten shit. Póki co poczekaj, bo muszę uczyć się na fizykę. Nie ignoruj moich SMS-ów. O Jezu, no tak, on dużo więcej nas pisał. So, she could have taken another approach. I have to admit, I do love my analog camera. Starodawny aparat. I should take a quick picture now. Na pewno. Poważnie, jesteśmy tą laską, która robi sobie selfie na lekcji. No dobra, proszę bardzo, skoro muszę. Totalnie nikt nie zauważy tego klockowatego aparatu pod stołem, nie? A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. Of course, as you all know, the photo portrait has been popular. Swoją drogą, bardzo malutka klasa, 4 osoby. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portrait has always been a vital aspect. Dalej mała klasa, bym powiedział. Long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Okej, mam wyjaśnić. Wiedziałem? I did know, but I kind of forgot. Tak, pan profesor zapytał nas o... or not, Max. Is there anybody here who o pochodzenie słowa selfie, w sensie o pochodzenie selfie jako ogólnie, o samoportret, po prostu autoportret. Mój Boże, sad face. Nikt nigdy tak nie powiedział w historii ludzkości. No definitywnie, już wiem, już za dużo. No, to drukarka. Nie mam pojęcia, czy jest pośledzona, skąd nie mogę wejść z nią interakcję. Lubię koszulki, kawałek. Max. Wow. Okej. Okay. Koniec lekcji. Dzięki. Jednak, jako że jest tutaj mnóstwo tekstu, nie będę wszystkiego tłumaczył. Gra niezbyt daje czas na tłumaczenie tego, co się dzieje. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Czyżby Max miała tutaj, nie wiem, czuła coś do pana profesora? Obviously Blackwell spent bank on the computers here. Looks like somebody was already working on this. Cool. Okej. Okay. Parodia Photoshopa. Drukareczka. That printer is amazing. I'd love to see how it reproduces my pictures. I could pump out a whole gallery show with that thing. Obstawiam, że jako że chodzisz na tego typu lekcje, to możesz korzystać z tej drukarki. Tak, just saying. I love seeing Mr. Jefferson's awesome photos on these magazine covers. Wow, pan Jefferson najwidoczniej... Pan Jefferson, nasz nauczyciel, poza faktem, że jest nauczycielem, to również daje zdjęcie do magazynów. To ciekawe połączenie. That was amazing when Mr. Jefferson took a class picture the first week. Even though I didn't to bardzo mała klasa, naprawdę. It was fairly fucking cool to watch him at work framing us.
Damn, they have carbon fiber tripods here. The ball head even has a pan lock. God, I'm such a photo nerd. Właśnie to dokładnie chciałem powiedzieć, że nie wiem, że Max najwidoczniej jest nerdką, jeśli chodzi o fotografię. Her school books are gift wrapped. I can't believe she made fun of me in class. What is she, 15 years old? And people laugh. No cóż, niestety. Szkoła średnia. Victoria has to have the bestest, newest, most... Podjebiemy... I should have known. She'll have better equipment than Blackwell. Huh. Okej, okay, najwidoczniej Victoria, klasowa suka, zamówiła sobie jakiś nowy wyczesany aparat. Powiedziałem wyczesany, spłonę w piekle. Kate? Kate looks so sad and quiet today. Okej, okay, coś się stało? Hi, Kate. Oh, hi, Max. Może lepiej nie rozdrapujmy ran. You seem quiet today. Just thinking too much. Może pójdziemy na herbatę? I hear that. Wanna go grab a cup of tea and bitch about life? Thanks, but not today. I have to go over homework. No worries. Religijna koleżanka, co? Sure. No cóż. Kartka. Now I wish I wouldn't have read this. Purge. Okej, okay, super. Uwielbiamy twoje porno. Fajnie. Kate, miałeś coś się... Okej, okay, może nie, póki co nie będę się wypowiadać. I like this panoramic view of Blackwell. Nie miałbym z tym problemu, gdyby gra miała nieco więcej szczegółów na otoczeniu. Co to jest? This might make a cool shot. Okej, możemy zrobić fotkę. Rachel Amber forever. Nie jestem pewien, czy powinno się machać tymi zdjęciami. O, mamy... O, o Jezu Chryste, tego tutaj chwilę temu nie było. Co tutaj zaszło? Więc mamy... Czy to mam jakoś naprowadzić na... Na to, gdzie robić fotki? To są jakieś podpowiedzi? Możliwe. Nie mogę nic powiększyć, ani nic ogarnąć, no cóż. A tak zagadamy do naszego pana profesora. This is definitely where cameras go to heaven. Oh man, they have those sweet ultrasonic lenses. And look at that vintage rangefinder. What? Generalnie, żeby nie było, to jest strasznie fajne podejście, ponieważ fajnie jest widzieć, wiecie, jakby nie młodą osobę w szkole, która już ma takie pojęcie o jakimś temacie, bo widać, że się tym naprawdę nie interesuje, że się tym naprawdę interesuje. Nie jest to chwilowe zainteresowanie, nie jest to chwilowa moda czy coś takiego, tylko faktycznie jarają to. To jest spoko. So cool to see Mr. Jefferson's actual published pictures. Gives me hope. Pan Jefferson najwidoczniej fotografuje dziewczyny w stanikach, ewentualnie akwarelowe obrazy dziewczyn w stanikach. No nic, nieważne. Notebook, oczywiście. Coś jeszcze? Obstawiam, że żeby triggerować scenę dalej, muszę pogadać z panem Jeffersonem i Wiktorią. Wow, Mr. Jefferson is not messing around with that monster. He probably paid to można wziąć bardzo z... bez innym kontekstem. But I still dig my little instant camera. No cóż, pan Jefferson popisuje się rozmiarem najwidoczniej. Przed uczennicami. You can nie never wypada. Escape the lighthouse here. O, proszę, jest latarnia morska z naszego snu. Even in pictures, the forest around here always looks mysterious. Okej, okay, dobra. Panie Jefferson? Victoria? Every time I look at Victoria, I feel like she's talking smack about me. Tak, jestem taki typ osób, na które jeśli się patrzy, to zawsze ma się wrażenie, że właśnie cię obgadują i nie wyzywają cię od najgorszych. This is ridiculous. I always get so shy and nervous around Mr. Jefferson. Kto się zakochał w swoim nauczycielu? Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. Oh. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Żadna z tych opcji mi nie pasuje. Chciałem po prostu oddać moją fotkę. Czy muszę? Do I have to? I just don't think it's that big a deal. Max, you're a better photographer than a liar.
I know it's a drag to hear some old dude lecture. Nie wyglądasz staro, kolego. Life won't wait for you to play catch up. You're young, the world is yours, blah blah blah, right? But you do have a gift. You have the fever to take images, to frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. And that's what separates the artist from the amateur. Okej, czyli mamy się dzielić naszymi pracami ze światem, bo to czyni fotografa prawdziwym fotografem. Okej, deep. O, telewizor. Większy, kurwa, niż mój w pokoju. Cholerna Ameryka. Man, he even has the best plasma HDTV for a class monitor. Can't wait to watch some more documentaries on this bad boy. Zdanie to zostało właśnie po raz pierwszy powiedziane przez jakiegokolwiek ucznia jakiejkolwiek szkoły. Chciałbym pooglądać filmy dokumentalne na tym wielkoludzie. Tak jest. Dobra, spadamy. You didn't tell me how cute I looked yet. I was about to. Welcome to the real world. Just cute? Hot. Then I might send you a special picture of training class. What's the point? Because Max wants everybody to see how hip she is. She plays it so sharp. Szkoła średnia. Ze wszystkich bossów, potworów i demonów, które człowiek pokonuje w własnym życiu, to jest właśnie najgorszy boss. Ten prawdziwy. Ten, który sprawił mi najwięcej problemów. Żadne słuchawki nie wyciszają otoczenia tak dobrze. Wiem z doświadczenia. Life is Strange. Pierwszy epizod. Chrysalis. Nie mam pojęcia, co to znaczy. Ale tak, wejdźmy w interakcję ze wszystkim. Skorzystajmy z wolności, którą daje nam gra na chwilę. Courtney. I think that's Courtney. She's such a slave to Taylor and Victoria. Okej. Kumpela Wiktorii. Z nią się w sensie nie zdajemy. Kolejna kumpela Wiktorii. To już wie. Ah, the science room. Here's the portal to Warren's brain. Ciekawe, jak bardzo zablokują mi zarabienia na tym filmie przez tę piosenkę, która leci w tle. O, Rachel Amber, to ta z wyskrabanego na stole. Zaginęła, co? Podejrzane, pewnie nieprzypadkowe. I shouldn't be so stingy with my blood. To nie jest obrazek, którym zachęcałbym ludzi do oddawania krwi. Tak tylko mówię. Chociaż jest całkiem słodki. Evan doesn't say much to me, but his photos are very cool. Kolega hipster, co? Widać, o mój Boże, te włosy. Alyssa is always texting, but she doesn't hang out with a lot of people. Typowa gruba laska ze szkoły, ma dziwne włosy i zawsze jest na swym komórce. Wszystkie stereotypy do tej pory się sprawdzają. To nasze. Okej, nasza szafka, nic stąd nie zabieramy. Yes, this poster must stop bullies dead in their tracks. Ta walka z nękaniem, oczywiście. That's Dana talking to... I think his name is Justin. Okay. Stella? Stella is... Siedzenie na podłodze na szkolnym korytarzu. Zawsze zły pomysł. I've seen Brooke hanging out with Warren. She seems like his type. Okay, Warren najwidoczniej jest... to jest Warren, to nasz kumpel, który nas SMS-ował, najwidoczniej to jego przyjaciółka. I hate bully jockstraps like Logan. Super. And he's a Vortex Club member. O, Vortex Club, tam było coś o tych notatkach, rzekomo klub dla fajnych dzieciaków czy coś takiego. Czy ja mogę obgadać tego, znaczy, o, spojrzeć? Poor Daniel, he's so nice. I wish I could beat the shit out of Logan. No niestety. Niestety. Szkoła. Same plusy. Okej. Okay. Rachel Amber. 19-letnia. Zaginiona. Don't need a PC. Missed the poetry jam tryouts and I did not steal that backpack. Ogłoszenia. That
That's so messed up. I should contact them to find out what I can do. As if I am. Okej. Okay. Zwierzątka umierają niestety. Zanieczyszczenia i w ogóle. They should just call it a sugar machine. That would be awesome if you put money in there and a bag of sugar dropped out. Definitywnie wolę, żeby jednak z automatu wylatywała cola, a nie po prostu cukier, ale co kto woli. You can never have enough ghosts and skeletons in the hall. Randomowa dekoracja. O, jeszcze więcej, Rachel. I wonder what actually happened. Ktoś naprawdę ma tutaj niezłe hobby zostawianie tych karteczek. Albo komuś bardzo zależy. Good thing I left my AK at home. Gun free zone. No tak, dalej Ameryka, prawda? Principal doesn't come out of his office much. Rachel Amber. She's so pretty. I hate these. Fajne jest to, że Max ma inną linijkę o każdym plakacie, a nie że powtarza cały czas te dwa same zapętlone, nie wiem, słowa czy coś takiego. Miss Grant is a great science okay, teacher. Nauczycielka od science. Science to jest takie mega dziwne połączenie paru przedmiotów amerykańskiej szkoły, o jeśli nie mylę. How many students ever actually memorize all this shit? Powinno być wyświetlone na ekranie, minimapę, czyli może uciekamy ze szkoły, co wy na to? Coś, co ja bym zrobił. Często miałem problem ze szkołą. To był jeden z problemów, w sensie. O, proszę, Halloween się zbliża. Nie jestem pewien, czy to był sarkazm, czy nie. Okej. Szkolna drużyna futbolowa, bo to w końcu Ameryka ponownie. O! Czyli nie tylko na nauczycieli lecisz, co? There's Juliet in my dorm. Yet another Vortex Club disciple. Figures Juliet would be dating Zachary. Jocks sucked up in the Vortex Club. Okej. Mamy woźnego. Samuel is such a weirdo. But I kinda like that about him. Okej. Dziwny pan woźny. Ciekawe, czy nie miał rolę w historii. O, i teraz już się zaczęła powtarzać. No i tak miała dużo linii, jakby nie patrzeć. Blackwell sure takes its swimming seriously. But otters are cute. Co? No otters. Czemu wydry, co? Look at these trophies. Poda mi się ilość rzeczy, które możemy obejrzeć. To jest właśnie jedna z tych rzeczy, która od początku zrobiła na mnie wrażenie, gdzie w grach Telltale mamy dwie rzeczy do kliknięcia, a potem fabuła rusza dalej. Tutaj właśnie obejrzeliśmy i wysłaliśmy komentarze na temat 20 różnych rzeczy. To jest spoko. Hayden? Kim jesteś? There's Hayden, another Vortex Club bro. But he's actually not an ass. O proszę. Czyli bogate dzieciaki również bywają spoko. Oh, I can hardly wait to never be too cool like Nathan and Victoria. Vortex Club, Klub Wir. Jeszcze? Tak, już się powtarza. A i tak właśnie, miała spore komentarzy. I czy idziemy do kibelka? Okej, okay. Roll out. Damska łazienka. Hell yeah. Empty, good. Nobody can see my meltdown. Co? Czas wypłakać się do lustra? Zapewne copyrightowana piosenka skończyła się. Rage Amber to suka. Fajnie. Now who would bother to write that crap? Komuś nie podobają się plakaty, czy... Okej, okay, lustro. Co to jest? The last time I got a flu shot, I got the flu. O, proszę, nie wiem. Fuck you. Te zastrzyki. Jezu Chryste, zapomniałem. Nie antybiotyki, tylko... A, cholera, słowo mi uciekło. Walnijmy w to. I remember when somebody punked the alarm last month. U mnie w szkole chyba też raz coś to zrobił. This poster must drive people to have sex. O Jezu, no tak, oczywiście. Ogólnie tak, randomowe informacje o mnie. Przez pewien czas chodziłem do szkoły katolickiej i tam działy się bardzo zabawne rzeczy. Jeśli chodzi właśnie o odpychanie młodych ludzi od uprawiania seksu, to było komiczne. O mój Boże, poważnie. Kurwa, u mnie w szkole w kiblach nie było nawet papieru toaletowego. I'm good to flow. Thanks. Spoko, nie ma problemu. A Jezus, a szlak. Last time I got a flu shot, I got the flu. Fuck you. Okej, mamy lustro.
I feel like the universe is taunting me everywhere I go today. It all started with that bizarro dream in class. Am I going crazy? Nie wiem, nie zrobisz fotki temu, bo to całkiem ładny rysunek na coś namalowanego na lustrze, tak żeby nie było, dobra. Czas się umyć, odświeżyć, ogarnąć. Woda. Just relax. Stop torturing yourself. You have a gift. Czemu nie jesteś pokazać tej fotki? Jest... nie wiem. Come on! Jest dobra. Była dobra. A, to motylek. Cóż za randomowe miejsce na niebieskiego, cudownego motyla. To motyl przeznaczenia. Okej, dobra, cyknijmy fotkę motylkowi. Nie odleć, nie odleć. Widziałaś skąd się wziął? It doesn't look like any kind I've ever seen before. The blue wings are practically glowing. I can almost feel the air moving around me. To motyl przeznaczenia. Jestem na 99% pewien, że to by zniszczyło zdjęcie, takie trząchanie nim. Dzień dobry. To nie powinno ci tutaj być. It's cool, Nathan. Co stary, przyszedłeś wymienić tampon, czy co? You're okay, bro. Just count to three. A umiesz? Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. So what do you want? O, to niebieskowłosa dziewczyna z każdego materiału promocyjnego tej gry. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. Hella, o mój Boże. Oh, boo-hoo, poor little rich kid. Żaden młody człowiek nigdy nie użył tego słowa nigdzie. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. Leave them out of this, bitch. I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am. Whoa, what the fuck, America? Chill the fuck out. What are you doing? Come on, put that thing down. Don't ever tell me what to do. I'm so sick of Co people trying to control me. You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! Holy shit! Lubię to, że pierwszą reakcją gościa na zestrzelenie kogoś było wyrzucenie broni z ręki. Wow. What the fuck? Tak, i generalnie... tak, to jest główna mechanika tej gry. Cofanie czasu. Rzekomo najsłabszy wątek fabularny tej gry. Tak słyszałem przynajmniej. Now Kate is being hassled again. Wszystko się powtarza. And if Victoria's phone rings, this is real. Now, brawo. Give me an example of a photographer. Okay, if I'm crazy, I might as well go all the way. Dobra, czas zrobić to, co robi każda osoba z supermocami. Trzeba dramatycznie wyciągnąć rękę i cofnąć czas. No dalej, dalej aparaciku, wracaj do mnie. Wracaj, wracaj. Boom! Can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in black and white? Anybody? Bueller? Max, don't freak out. Not yet. Okej, dobra, weźmy selfie ponownie, bo no cóż, przeznaczenie musi się odegrać, prawda? Tylko teraz znam odpowiedź. Znaczy ja jej nie pamiętam, ale pewnie Max ją pamięta, bo jest mądrzejsza ode mnie. Selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. I know I'm not dreaming this. It's real. I can tell. Your generation. So I can go back in time. Selfie expression. What if that girl isn't dead yet? Możesz cofać czas, więc no to ci daje faktycznie nie możliwości Boga w tym momencie. Decydujesz, kto żyje, kto umiera. A, i tak, można przyspieszać scenki i jest nawet... źle się czuję. I'm sorry. I feel sick. May I be excused? Nice try, Max. But you're not gonna get away that easy. We can talk more after class.
Is there anybody here who knows their stuff? Jefferson wants to keep me after class. Super. Zmieniliśmy przeznaczenie, teraz zostajemy w klasie jeszcze dłużej. O nie. Portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Okay, czyli jednak nie damy odpowiedzi, mimo tego, że ją znamy. What if I rewind again? O, tak, ta ikonka oznacza, że zdobyliśmy przydatną informację. I musimy się cofnąć do początku tego dialogu. Wow. Okej, okay, i... Nie, szlak, jeszcze raz. No super, no. Dobra, zgłasza się. On teraz zadaje pytanie i... Elwa? Jak mogę odpauzować zatrzymanie czasu? Czy mam się cofnąć na maksa? Może do tej kuleczki, jak mam się cofnąć? Zaraz zobaczymy. Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process? Tak, możemy przyspieszać, nawet musimy przyspieszać poszczególne dialogi, będziemy ich słuchać parę razy. Boom, mamy informację. The Daguerrean process, invented by a French painter named Louis Daguerre around 1830. Somebody has been reading as well as posing. Nice work, Max. Oto jak radzić sobie dobrze w szkole. Nauczyć się kontrolować czas. To prawdopodobnie łatwiejsze niż faktyczne radzenie sobie w szkole. Przynajmniej dla mnie. Okej, dobra. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure. Nie, tego nie mogę najwidoczniej. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. Dziwne, że tej scenkę ja przyspieszyć nie mogę. I see you pretending not to see me. Max, you are not crazy. You are not dreaming. It's time to be an everyday hero. Czy ja chcę w ogóle gadać ponownie z tym gościem jakby? Yes. Victoria, you still have to do your homework this week. Even if you... Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Może teraz, yes. Może mamy inną odpowiedź, excuse zobaczymy. No, Victoria. W końcu wiemy, co nam powie. Us. I'd never let one of photo... I'm not avoiding, just... Biding time? Waiting for the elusive right moment? Exactly. Max... Dialog się zmienił, to jest takim fajne. Jakby Max widział więcej... John Lennon once said that life is what happens when... Więcej przemyśl na ten temat teraz. Go on. Don't let me stop you. Okej. Okej, czyli teraz mogę jeszcze zmienić moją... To jest śmieszne. To jest fajna mechanika. I to jest coś, czego właśnie nie mają gry Telltale, do których porównywałem cały czas tą grę. Nie mają mechaniki. One of photography's future stars avoid... I'm on top of it. I think John Lennon once said that life is what happens while you're busy... To się nazywa oszukiwanie w życiu. Max, you're on fire today. All the right answers, good. Make sure you finish working on it by today. Ha! Nasz nauczyciel jest nas dumny. Sukces. Czy ja mogę w ogóle znowu zrobić jakby fotkę tego? A no tak, ponieważ dobrze wiem, że moc Max działa bardzo dziwnie. Mianowicie na przykład pozwala jej zachowywać przedmioty, które miała już przed podróżą w czasie, co nie ma żadnego sensu. O, mogę biegać. Nice. Okej, dobra. Tutaj nie wchodziliśmy z niczym w interakcję, więc jakby nic się nie zmieniło. Do kibla. Boom. Okej, Max, retrace every step. Nie musisz tego robić, wystarczy, że wskoczysz za kibel. Come on! Nie musisz zdrzeć cholernej fotki! God damn it. Okej. Teraz czas na boom. Tylko tym razem lepiej. I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Trzeba go wystraszyć. Alarm time. Come on, put that thing down. Tell me what to do. I need a hammer to break it open. People trying to control me. You're going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! A! Uratowana! Dobrze! Jondra! Another shitty day.
Tak, wyjdź z kibla z bronią w ręku. Te drzwi były wcześniej zamknięte w ogóle. Dobra. Trzeba się zmierzyć z rzeczywistością i z naszą nową mocą. I z tym, że zapewne ktoś ogarnie, że to my włączyliśmy alarm. Do you hear that fire alarm? That means you should be outside. I had to use the bathroom. Girls always use that excuse. Excuse for okay. What? For whatever you're up to. Your face is covered in guilt. The alarm tripped me out. Then trip on out of here. Jezu Chryste, no niektórych spraw w łazience nie można skończyć, jak tylko nie wiem, ktoś do ciebie coś powie. The situation is under control. There's no emergency here. Leave Miss Caulfield alone and please turn off that alarm since that's your job. A przepraszam, gnoju? Mój Boże. Tak, panie dyrektorze, co mi pan powie? O czym sobie porozmawiamy dzisiaj? A nie, to nie moja szkoła. Principal Wells always looks so distracted. You look a little stressed out. Are you okay? I'm just a little worried about my future. You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about? No nie wiem, jest alarm pożarowy. Tak więc boję się. Or have you done something wrong? Is that it? Well, Max, talk to me. Kurde, czy chcemy mu to mówić? Jakby... To jest taka dziwna decyzja. Nie chcę chyba zaraportować... Znaczy, jakby powinien zaraportować, że gościu przyniósł broń do szkoły, ale jakby on mówił, że... Jego rodzina pociąga tutaj za sznurki, więc nie wiem, czy jakby... Może lepiej to przemilczeć. I just got sick in class. Female trouble. Except you're wandering around like a zombie. No to tak wygląda. Do you think that's the first time a student has used that line on me? It's the truth. I felt dizzy in Mr. Jefferson's just class. Tell me what you're hiding. You can trust me. There's nothing to hide. I got sick. It happens, you know. There's that teen toot again. You know, I've heard enough. Don't think I don't know what goes on around here. You've only been here for 3 weeks, and you're already causing conflict. Wow. I don't think your parents will approve when they find out. Now get outside with class. Please. Wow. Jesteś dupkiem. No, he does not buy that at all. I may have just flushed my scholarship down the toilet. Yes, I could rewind and actually tell him the truth. Kurde, no, zgnoił nas i dobra, chuj. Lubię to, że nie Max, nie wiem, swoją ręką prawie, że smyra tego gościa po klacie podczas... Dobra, jeszcze raz. Dobra, zgłośmy go. Zobaczmy, co jest teraz w stanie. Wtedy podejmiemy decyzję. Nathan Prescott. You sure? Yes. He was in the bathroom talking to himself with a gun. I saw everything. He was babbling like crazy. Okay, slow down. Slow down. So now you saw this. Without him seeing you. I was hiding behind a stall. I have the right to be there. It's the girls' room. I know. I just want to be completely clear what happened. Mr. Prescott happens to be from the town's most distinguished family. Wiedziałem, że to kurwa usłyszymy. And one of Blackwell's most honored students. So it's hard for me to see him brandishing a weapon. W sensie gościu nie uwierzy nam tak czy srak generalnie. So what happened next? Then he left. Czemu nie zgłosisz niebieskowłosej laski? What to do. Nie masz powodu, żeby... This is serious charge. I'll look into the matter personally. Thank you for bringing dwa złe wybory. Uwielbiam to, jak kurwa gry dają nam dwa złe wybory. To jest takie życiowe. Mój Boże, to jest idiotyczne. I tak kurwa źle, i tak niedobrze. Of course this academic drone won't do anything since the Prescott owns Blackwell now. Should I rewind? Dobra, wiecie co? Tak, zmienimy definitywnie. Tu mi się przyspieszę, do cholery. No dalej, przyspieszę. O, dobra. Żu. Powiem, że nic się nie stało, zostaniemy zgnojeni, ale wolę nie mieć problemu z tamtym generalnym dupkiem. Ukrywam prawdę. Dobra. Bla, bla, bla. Okej, okay, jebać. Chuj ci w dupę. Nienawidzę cię. Wychodzimy na boisko.
I tak, generalnie myślę, że ta seria nie będzie zbyt długa. Dobrze wiem, że epizody w tego typu grach trwają max, i to jest max 2 godziny. Tak więc myślę, że będzie tutaj 2 odcinki na epizod, gra ma chyba 5 epizodów. Więc myślę, że dobijemy sobie do tej równiutkiej godzinki i zakończymy. Dobra, co tam mamy? Oj, super, jeszcze więcej plakatów. Rachel Amber. She looks so hopeful and pretty. I wonder what happened to her. Witam, pani Grant, co tam? Miss Grant sure is dedicated to that petition. Jakiej petycji? Hi, Miss Grant. Excuse me, Max. I know everybody loves being asked to sign a petition. Oczywiście. But would you do Miss Grant a favor and hear me out? Jasne. Sure, I always have time for you. What's the petition? David Madsen, our chief of security, wants to put surveillance cameras all around the campus. Halls, classrooms, gym, dorm rooms, etc. Blackwell Academy should be a high school, not a high security penitentiary. I to jest generalnie to. Nie wiem, dokąd zmierza cała intryga tej gry, ponieważ nie znam jej całej. Znam jej część, a nie znam jej całej. Ale definitywnie to, że widzimy wszędzie Rachel, zaginione plakaty Rachel, kamery by się przydały. Temu służą kamery. I guess cameras could have helped Rachel. I can see both sides. You're fair-minded, Max. And we all pray Rachel is found safe and sound, bless her soul. But this petition isn't about her. Blackwell Academy has a noble heritage. From the Native Americans who founded this land, to the pioneers who shared it in peace. Not cool story, do czego zmierzasz, pani nauczycielko? Blackwell is that old? That's incredible. You should learn a little history about your alma mater. You'll find some fascinating facts. There's a lot of power in this world. I think it helps the creative juices flow around here. Now before I assign you homework with this lecture, will you please sign the petition to keep our campus from going back to 1984? Definitywnie jestem pro kamery. Kamery są spoko w szkołach, ponieważ przed chwilą widzieliśmy gościa, który wymachiwał bronią i nikt z tym nic nie zrobił, bo nikt nie ma na niego dowodu. Kamery by to rozwiązały. Sorry. Miss Grant, I totally respect your passion and knowledge, but some security cameras make me feel a little safer. I'm not against security, Max. We should all be concerned when private space becomes public. Your generation has been tricked to think everything should be recorded. Jeśli tak uważasz... Dobra. A to wióreczka. Bo myślałem, że mogę zrobić fotkę czy coś. Czy ja mogę cofać czas tak o? No dobra, rozejrzyjmy się. Mamy fontannę. Jest całkiem urocza. This day has been so insane. Ano, odkryłaś, że umiesz podróżować w czasie, to całkiem imponujące. And none of it makes any sense. These visions, this power. I keep expecting to wake up one more time. But if this is a dream, then I'm not asleep. Which means somehow I did rewind time. So there has to be a reason. And I have to find out why. Coś jeszcze? Maxi? Chyba nie. Wstajemy. Nie ma co zlekać. Czy ja mogę zrobić tej wiewiórce fotkę? Chyba niestety nie. No nic, nieważne. Wow, ktoś jest naprawdę... Ktoś naprawdę daje radę z tymi plakatami. Co to jest? I would so be there if a Sasquatch actually did battle a Razorback. Okej, okay, mamy najwidoczniej jakiś mecz, czy pojedynek bokserski, kichuj. O, ludzie się chillują. Czy możesz pogadać, człowieku? There's Hayden and his Vortex Club harem. Harem. He sure is living the dream. No nie. Hey, Hayden. There she is, the retro selfie master. That's me, all right. You look relaxed as usual, Hayden. It's a skill one cultivates at Blackwell, especially when one represents the Vortex Club. Z jaką dumą to powiedział. Okej.
Do you really want Nathan Prescott to represent? Oh, please. Nathan is like everybody's voodoo doll. Kill the rich kid. Yes, he's all right and a fun guy to hang with. Fuck the haters. Fuck the haters. Wydaje się być nieciekawym gościem. He seems genuinely unstable to me. Nate has his extreme moments, but don't we all? Nie każdy ma dostęp do broni. What the hell is the Vortex Club anyway? Seems so elitist. Only if you're not cool enough to get in. And it doesn't hurt your resume. If you say so. I do. But you should actually come hang with us one night. O, zostaliśmy zaproszeni. Wow, ktoś myśli, że jesteśmy cool. Okay. You mean hang with the Vortex Club? That sounds like a setup to a horrible prank. Chillax, paranoia girl. We're not that desperate for fun. O mój Boże, gramy postacią w grze fabularnej, która jest inteligentna. You're high. Rachel used to hang out with us too. She was a blast. Smart, not bitchy like. Victoria. O, czyli znaleźć Rachel. So you knew Rachel Amber. I knew she liked to party. Fun to be around. Oh yeah, and she was hot. Twoje dwie koleżanki mogą mieć coś przeciwko temu, że mówisz tak o innej dziewczynie. Did Victoria like Rachel? She seems like the jealous type. Don't think you know Victoria so well. She respected Rachel, even if she didn't act like it. What do you think happened to her? Whatever happens to people who disappear without a trace. Rachel was actually a member of the Vortex Club? No. Rachel was like her own club. She was actually too cool for us. And I'll deny that. Wszyscy kochają Rachel, co? I'm more confused than before. It's such a mystery. Let's talk later, Hayden. Okay. That it is, Max. Now, I have to get my chemical on and study. We should get you and Dana out one night. Okay, dobra. Nie wszyscy z Vortexu najwidoczniej są dupkami. Witaj, Brooke. Brooke actually has a drone? Bawi się nim, ale... Ale coś go... A nie, chyba tam... O, widzę, lata. Widzicie tam z daleko? Tam daleko lata sobie, nie? Pogadajmy, może da się nim pobawić. Zawsze chcę mieć drona. Let me guess. You wanna fly my drone? I'd love to. I love planes and balloons and... This is neither. Do you know what a drone really is? A weapon, right? You read too many conspiracy sites. This might be too complicated for you. Wow. Funny. Warren said you were smart. Please, step back. Super. Ciekawe, czy... Może zajrzymy do plecaka? I'm almost sure Warren has the same bag. It looks a bit w sensie Warren, nasz kumpel, nosi różowy plecak, tak? Co my tu... What a complicated name for such a tiny drone. Okej, okay, pewnie możemy użyć tej wiedzy w dialogu. O, właśnie, wiedziałem. Boom. Sorry, Max. A nie, sorry. Making sure this drone doesn't crash. Dalej. Przyspieszmy nieco. Okej, okay, przed rozmowę z nią. Ten system jest nieco nieczytelny, jeśli chodzi właśnie o te o, podróże w czasie. Dobra. I jeszcze kawałek. O, dobra. Boom. I teraz pogadajmy z nią i wiemy, co to za typ drona. That looks like a high fly drone. Model B400 EVO. Now, that's a nice piece of tech. You're full of surprises. Why would you know that? Cofnąłem się w czasie i... Aerial photography. Drones are perfect for that. Especially those with great range. It's a new to nie, nieprawda. Most impressive, Max. Warren said you were multifaceted. Here, give the drone a whirl around. Uwielbiam fakt, że wkradamy się przy pomocy naszych mocy do łask każdego. Niestety nie mogę im sterować, to tylko animacja. Do łask każdego dzieciaka kuźwa, który nie myśli, że nie jesteśmy cool. Drony są spoko. Szkoda, że nie mogę zrobić fotki z drona. To by było fajne.
Max jak na kogoś, kto nigdy nie latał dronem, to robi to całkiem sprawnie. Jestem prawie pewien, że jeśli ja dostałbym drona we własne ręce, pierwszy co zrobi, to rozjebałbym go o ścianę. Jestem tego na 90% pewien. Dobra, fajna zabawa. Mamy przyjaciółkę. Jej. Nigdy nie miałem przyjaciółek w liceum. O, dostałem maila. Wow, wow, wow. Wow, Jezu, jak oni szybko piszą, mój Boże. Okej, wybaczcie przerwę. Okej, nasz kumpel prosił o... Jezu Chryste. Nie dysk twardy, tylko... Pendrive'a, zgubiłem słowo. Dobra, obgadamy jeszcze innych, nie? Stella. Stella always looks so serious. Hey there, Stella. Hey, I know you. You're the new quiet girl in Jefferson. Nowa cicha dziewczyna, czyli lepiej nie będzie. I think so. We're lucky to have such a famous teacher. Pan Jefferson jest sławny, naprawdę sławny. Wow. Me too. His New York urban stuff is great, but I'm glad he came back. I uczennice na niego lecą. Screw the East Coast elite. It must piss off those pretentious galleries that Mark Jefferson is teaching photography to us Blackwell Hicks. Plus, he is pretty hot for an older guy. Oh. If Victoria wasn't all over him, I would definitely make a move. Now that you mention it, he doesn't respond to Victoria's flirting. That means he has good taste. You have a lot to learn here at Blackwell. Rachel Amber absolutely had sex with him. Mój Boże! Well, Rachel, what the hell? Znałaś Rachel? So, you knew Rachel? Not really. I saw her hanging with the other cool kids like Victoria. Not my kind of clique. But I heard insane stories about Rachel. Wszyscy znają Rachel. Proszę bardzo. I wszyscy lubią Rachel. Zwłaszcza pan Jefferson, rzekomo. Mr. Jefferson has such a gift for different styles. Okej. Okay. O, mamy pana hipstera. Evan's portfolio always looks so uber pro. I'd love to see his photos in there. I think his name is Evan. Wow, nazwałeś go już tak 3 razy. Dopytałaś się, zastanawiałeś, jak on ma na imię, tak? Hey, Evan. Mind if I check out your cool portfolio? Let's see if you're worthy of it, Max. You'll have to answer a simple question. Who photographed the famous falling soldier? O mój Boże, co? Gościu po prawej? Robert Capa, of course. I love his work, despite the controversy about that photo. My, my. This quiet child wow, trafiłem! That's why I'm wow! I tak nie pamiętałem tego z oglądania Let's Play'a, uwierzcie mi. Oglądałem go z pół roku temu, jak nie dalej. I'd be honored, sir. Wow. These photos are great. And Rachel Amber's face is mesmerizing. O co chodzi? Czemu każdy jest tak opętany na temat Rachel? That's impressive. Hi, Evan. As you can see, Rachel Amber was my favorite model here. She knew exactly what angles worked best with my eye. Znaliście się dobrze? You were close. Like brother and sister in arms. O, proszę. She understood me, never judged me. I hated her Vortex Club clique, but she never acted like she cared. Her friends were her friends. What do you think happened to her? Nothing good, Max. Nothing good. Okej. Okay. Evan najwidoczniej dobrze znał się z Rachel. I need to go there and grab Warren's flash drive. Okej, okay, to no cóż, ciekawe. Typowo, wszyscy znają Rachel. Nie wiem, to powinno być podtytuł tej gry. Graffiti? Clever. Co? Nie umiem... Vortex Club... A, Vortex Club sucks. Luke. That's Luki. Luke Parker. Zachary pushed him into a locker last week. Go bullies. Super. Dręczony dzieciak, co? Hello? Max, I don't feel like talking. Przepraszam. Oh, sorry. I won't bother you. Let's talk later, okay, Max? Dobra, może zapytajmy, co się stało.
Hello? Max, I... What's wrong? Nathan Prescott, little rich bitch kid. He thinks he can own people like his parents own Blackwell. No cóż, bogaty dzieciak. Club. Yes, he's a nasty piece of work. Somebody needs to take that prick down. Połączmy siły. It'll happen. Karma doesn't play favorites. Yeah, history always proves that, right? Just wait for justice, you sheeple. Ten gościu nie jest miłą osobą. Ewentualnie ja klikam bardzo złe opcje. Jeszcze raz. Max, I don't feel like... Dobra, czy coś się stało? What's wrong? Nathan Press... Yes, okej, he... dobra. Somebody need... Okej, że... Nathan sam siebie dopadnie. He'll take himself down. Yeah, history always proves okej, that, czyli right? temu panu się nie Just podoba, nieważne co powiemy, tak? Super. Dobra, myślę, że tutaj sobie zakończymy. Dzięki wam bardzo za uwagę. Pierwsza godzinka Life is Strange. Mam nadzieję, że odniosę się ponownie do początku. Wybaczycie to, jak błędnie oceniłem tą grę. I że, no cóż, jestem nią szczerze zainteresowany. Cieszę się, że mam okazję nią zagrać. Dlatego ją kupiłem. Nie wiem, nie ściągnąłem jej nielegalnie, nie ukradłem jej, nie pożyczyłem jej. Kupiłem ją. Więc, no cóż, daj mi szansę, więc mam nadzieję, że będzie naprawdę fajnie. Ponieważ póki co zapowiada się, że będzie całkiem spoko. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.